Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Maciej, z tej strony. Kolejne zadanie z cyklu darmowych korepetycji, czy jak masz zadanie, nie wiesz jak go związać, wysyłasz do mnie, ja rozwiązuję i rozwiązania wrzucam na YouTube'a. Kolejne już drugie zadanie od Kamlotka. Niby dwa zadania wysłał, ale tak naprawdę podpunktów jest ogromna ilość, więc nie przedłużając, zaczynajmy te zadania. Są raczej te zadania z poziomu łatwego, więc znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, taka podstawa. Ale oczywiście osoby, które jakby nie ogarniają za bardzo maty, mogą mieć z tym też problemy. Dobra, zaczynajmy od pierwszego podpunktu, czyli mamy logarytm o podstawie 2 z pierwiastek trzeciego stopnia z 4 przez 2. Żeby rozwiązać to zadanie, musimy sobie wykorzystać właśnie ten wzór, czyli jakby główną definicję logarytmu, jak to się ogarnia. Czyli piszemy sobie, że ten logarytm równa się x i wtedy. I piszemy wtedy i tylko wtedy, gdy. No i co my tu otrzymujemy? Zobaczcie. Tu mamy podstawę i tu jest podstawa. To naszą podstawą jest oczywiście 2. Później mamy x, czyli nasz x dalej zostaje tu x, tak? Równa się. A nasze b, jakiś kolorek zielony, to jest oczywiście liczba logarytmowana, czyli to całe takie o. Pierwiastek trzeciego stopnia z 4 przez 2. OK. I teraz trzeba logarytmu już nie ma, trzeba rozwiązać takie równanie. Moim zdaniem dość proste równanie, ale niektórzy tak nie uważają, bo nie znają podstawowych wzorów. Tak? A mianowicie, zrobimy sobie tak. Może ja to przeniosę, żeby miał trochę miejsca. I już będę pisał czarnym długopisem. Czyli tu 2 do x przepisujemy. Pierwiastek trzeciego stopnia sobie dalej przepiszemy. Jak będzie. Albo inaczej. Dobra, przepiszemy. 4 to oczywiście jest 2 do kwadratu, a tu jest oczywiście przez 2 do potęgi pierwszej. Czyli tu będzie 2 do x. A co my tu będziemy mieli? No tu będziemy mieli coś takiego, że jest taki wzór, że pierwiastek z liczby a do x stopnia y to jest a do potęgi x przez y. X-em jest nasza dwójka, y-kiem jest nasza trójka, a to jest dwójka, tak? Podstawa. Czyli w liczniku będziemy mieli 2 do potęgi 2 trzecie, a w mianowniku 2 do pierwszej. Przy czym przy dzieleniu potęg o tych samych podstawach potęgi się odejmą. Czyli otrzymujemy 2 do x jest po lewej stronie, a tu mamy 2 do potęgi 2 trzecie minus 1 minus 1 trzecia. Czyli już łatwo widać, że jakby te dwójki skasować, to x równa się minus 1 trzecia. Jest? Jest. Dobra. Ok, to teraz tak. Lecimy do początku. Tam sobie cofamy. I lecimy z podpunktem B, który robi się bardzo, bardzo podobnie. Większość tych zadań się robi bardzo podobnie, więc teraz już będę troszkę przyspieszał. Tu mamy trójkę. Pierwiastek 3 przez 3 równa się x, wtedy i tylko wtedy. I znowu a do x równa się b, czyli 3 do x równa się pierwiastek z 3 przez 3. 3 do x równa się pierwiastek z 3. To jest 3 do potęgi 1 druga, trójka to jest oczywiście 3 do pierwszej. 3 do x równa się. Przy dzieleniu potęgi odejmujemy. 1 druga minus 1 minus 1 druga. No i z tego wynika, że x oczywiście musi być minus 1 druga, tak? Bo gdyby te trójki skasować, to x równa się minus 1 druga. Drugi podpunkt ogarnięty. Podpunkt C. O, to nawet już sobie tak mogę dotrzymać. Podstawa. Logarytm o podstawie pierwiastka z 2 z pierwiastek z 2 przez 4. Równa się x, wtedy i tylko wtedy, gdy a do x, czyli pierwiastek z 2 do x, równa się pierwiastek z 2 przez 4. Pierwiastek z 2 to jest oczywiście 2 do potęgi 1 druga i to jest wszystko do potęgi x. Tu mamy 2 do potęgi 1 druga, a czwórka to jest oczywiście 2 do drugiej. Potęga podniesiona do potęgi, więc potęgi mnożymy, czyli tu mamy 2 do potęgi 1 druga x, a tu mamy 2 do potęgi 1 druga minus 2 minus 3 drugie. Te dwójki skasujemy, wyjdzie nam, że 1 druga x równa się minus 3 drugie.
pomnożymy przez 2, a więc x równa się minus 3. Jasne? Dobra. Wszystkie pozostałe zadania robi się dokładnie, znaczy może nie wszystkie, ale tu robimy to samo, że pierwiastek 7 to jest 7 do potęgi 1 druga, a 1,49 to jest 7 do minus drugiej. Tu robimy dokładnie w ten sam sposób, tu robimy dokładnie w ten sam sposób. Więc nie będę się już tutaj może za bardzo rozwodził, żeby ten film miał pół godziny, a i tak przyspieszę. Dobra, lecimy z podpunktem G. Żeby zrobić podpunkt G, to pierwsza podstawowa rzecz jaka jest, to musimy, skoro tu są dwójka z przodu, aha i to jest taki kolorek, skoro tu jest dwójka z przodu, to tą dwójkę możemy wcisnąć tu, i skoro tu jest dwójka z przodu, to tą dwójkę możemy wcisnąć tu. Skąd to idzie? Ono idzie to stąd, że jeśli mamy n przed logarytmem, to tego n-a możemy wcisnąć tu do potęgi, tak, ona się pojawia, o, tutaj. Jasne? Dobra. No to zróbmy to od razu. Czy to będzie logan o podstawie z 3, no a 2 do kwadratu to jest oczywiście 4. Minus logan o podstawie 3, a 2 trzecie do kwadratu to jest 2 do kwadratu 4, 3 do kwadratu 9. Równa się. Korzystając z tego wzoru, przy odejmowaniu logarytmów, tak, b i c, czyli liczby logarytmowane, sobie musimy podzielić. Czyli to będzie logaryn o podstawie 3 z 4 przez 4 dziewiąte. Równa się logaryn o podstawie 3 z 4. Kreska ułamkowa to jest dzielenie, więc zamieniamy na mnożenie i odwracamy. I czwórki się ładnie skrócą. Mam nadzieję, że tu kamera nie przeszkadza. Teraz nie powinna. Czyli to będzie logarytm o podstawie 3 z 9. I znowu, to jest równe x, a więc wtedy i tylko wtedy, kiedy 3 do potęgi x równa się 9, to jest znowu z tego wzoru. Dziewiątka to jest oczywiście 3 do potęgi drugiej, a więc x musi być dwójką. Dobra. Podpunkt H, dokładnie, jeszcze łatwiej będzie, bo mamy tak, logan o podstawie 6 z 4, tylko czekajcie. O, logan o podstawie 6 z 4 plus logan o podstawie 6 z 9. Dlaczego? Bo znowu tą dwójkę włączam tutaj do środka i będzie 3 do kwadratu, czyli 9. Na samej górze miałem wzór, że przy dodawaniu liczby logarytmowane się mnoży, czyli 4 i 9 trzeba pomnożyć, więc to będzie logan o podstawie 6 z 36. To jest oczywiście równe x, wtedy i tylko wtedy, gdy 6 do potęgi x równa się 36, a więc 6 do potęgi x równa się 36, to jest 6 kwadrat, a więc x jest dwójką. Jasne? Mam nadzieję, że tak. Dobra. Zrobimy jeszcze przykład i, bo jest taki dziwny, delikatnie mówiąc. Tu mamy logan o podstawie 2 trzecie, a tu zamienimy sobie to na ułamek niewłaściwy. Czyli zamiast 3 i 3 ósme mamy 3 razy 8, 24 plus 3, 27 ósmych. Ale zrobię to już nie tym sposobem, tylko troszkę sprytniejszym sposobem. Czyli będę miał logarytm o podstawie 2 trzecie i teraz uwaga, magia jest tu. 27 ósmych, jeżeli ktoś dobrze zna potęgi, to wie, że 27 to jest 3 do potęgi trzeciej, a ósemka to jest 2 do potęgi trzeciej. Czy to jest 3 drugie do trzeciej, bo 3 do trzeciej to jest 27, a 2 do trzeciej to jest 8. Teraz, znowu korzystając dokładnie z tego samego wzoru na włączanie, tak, tych dwójek na przykład, to można też wyłączyć, tylko co? No ja będę chciał właśnie tą trójkę sobie wyłączyć przed logarytm. Czyli będzie 3. A tu zostanie logarytm 2 trzecie i tu będzie 3 drugie. Ok? A to trochę skapuściłem, wiecie? Bo tu jest 3 drugie, a nie 2 trzecie. To czekajcie sekundę. To zrobimy to jeszcze inaczej, bo nawet nie zauważyłem. To będzie logarytm o podstawie 2 trzecie. Jak odwrócę sobie ułamek z 3 drugich na 2 trzecie, może na zielono weźmiemy, żeby było widać, to w potędze pojawia się minus. Jak odwracamy ułamek, to w potędze się pojawia minus. Chyba, że już jest, to wtedy znika. I teraz przed mój logarytm wyciągam minus trójkę.
Czyli będzie minus 3 logaryn o podstawie 2 trzecie z 2 trzecich. A co ciekawe, logarytm o tej samej podstawie i tej samej liczby logarytmowanej, czyli tutaj, to jest równe 1. Czyli ostatecznie dostaniemy minus 3. Ok? Dobra. No i zostaną chyba jeszcze podpunkt J i podpunkt K. Podpunkt J i podpunkt K. Zrobimy J, tak, bo to wystarczy jeden, bo myślę, że drugi jest tak samo się robi. Robi się z tego wzoru, że A do potęgi logaryn AB to jest po prostu B. Czyli jeżeli tutaj mamy, to my mamy czwórkę do potęgi logarytm 2, 3 równa się. Ponieważ tutaj mam A i podstawę mam mieć też A, czyli tu mam podstawę dwójkę, czyli z czwórki też muszę zrobić dwójkę. A więc zamiast tej czwórki biorę, że to jest 2 do kwadratu. Ok? Dobra. Potęga do potęgi, więc potęgi mnożymy, więc to będzie 2 razy logarytm o podstawie 2 z 3. Tą dwójeczkę znowu włączam sobie tu. Czyli to będzie 2 do potęgi logarytm o podstawie 2 z 3 do kwadratu, czyli po prostu z 9. A korzystając, mówię, z tego wzoru, to jest po prostu 9. Dobra, zrobię jeszcze ten jeden przykład, czyli ten przykład K, bo on może być troszkę trudniejszy. Bo tu mam tak, 3 logarytm 9, 2. No i jak tutaj z trójki zrobić dziewiątkę? Trochę ciężko. A na podstawie nie wiadomo, jak z dziewiątki zrobić podstawę 3. Dlatego tą trójkę trzeba jakoś zamienić na potęgę liczby 9. Trójka to jest nic innego jak pierwiastek z 9. Tak? Pierwiastek z 9 to 3. A pierwiastek z 9 można zapisać, że to jest 9 do potęgi 1 druga, bo tu jest 1, a tu jest 2. Ok? Czyli zamiast, korzystając z tego, zamiast tej trójki, możemy wstawić, że to jest 9 do potęgi 1 druga. Dodatkowo potęga do potęgi, to już od razu napiszę, że to jest tak. 1 drugą. Tak, bo potęga do potęgi, to potęgi się mnoży. Tą 1 drugą można włączyć do środka, a więc 9 zostaje tu. Tu zostaje logarytm z 9, a tu jest 2 do potęgi 1 druga. Dokładnie to samo, co było 9 do potęgi 1 druga, to jest pierwiastek z 9. No to 2 do potęgi 1 druga to będzie pierwiastek z 2. I znów, z tego wzoru zostaje sam pierwiastek z 2. I tyle. Sorry, że tak szybko, a może za szybko, ale jest godzina w pół do dziewiątej. I ja to nagrywam, a mam już dość dzisiaj po prostu. Trochę za dużo roboty było. No nieważne, tak czy inaczej tyle. Jak się podoba, oczywiście łapka w górę, zawsze mile widziana. Pytania w komentarzach, mówię, może trochę za szybko i chaotycznie, ale na dziś wystarczy. Na razie, cześć.